Zacznę od takiego mega prostego wstępu dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o drukarce, o tym, czym jest druk 3D i tak dalej, i tak dalej. W ogóle słowo drukarka 3D i druk 3D jest przypadkiem, tak? To w rzeczywistości to nie ma nic wspólnego z normalną drukarką, taką jaką znamy, drukarką na papierze. Druk 3D powstał tylko dlatego, że jeden z producentów drukarek 3D 10 lat temu czy 5 lat temu, drukarek SLS, drukarek proszkowych, o ile to mi się nie mylę, to było 3D Systems, oni określili, próbując wytłumaczyć jakiemuś dziennikarzowi, na czym polega druk 3D, powiedzieli, że no, wcześniej to się nazywało additive manufacturing, określili to jako druk, tak jak na papierze, tylko że w 3D. I stąd jakby przyjęła się ta nazwa druk 3D, bo oddziałuje na wyobraźnię, bo pozwala zwykłym szarym ludziom zrozumieć, o co chodzi. Okej. A czym w rzeczywistości jest druk 3D? No to jest tworzenie w realu fizycznych obiektów. To są obiekty takie, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. To może być figurka, to może być rzecz, którą możemy użyć na co dzień, to może być cokolwiek, czego możemy dotknąć. Co może mieć też dużo większą wartość czasem niż sama drukarka. Teraz dlaczego ja nazwałem swoją prezentację generacja 3D? To jest moja teoria tylko, także nie będę uzurpował sobie prawa do jakiegoś odkrycia. Ja jestem rocznik 82, mam lekko powyżej 30 lat i sam bym siebie określił jako generacja internetu. To znaczy jak ja byłem w podstawówce, wchodził internet, to był wielki szał, wszyscy zaczęliśmy się jarać internetem. Wszyscy pracowaliśmy na modemach, graliśmy w Quake'a na modemach i tak dalej, i tak dalej. I internet to było coś. 10 lat później, czy 15 lat później, myślę, że powiedzmy, niech to będzie 4 czy 5 lat temu, jest bardzo, bardzo duży trend w kierunku mobile. Już ten internet taki komputerowy nie jest taki fajny, taki trendy, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. To znaczy, nie wiem, czy wiecie, w Stanach więcej ludzi korzysta z Facebooka, z komórki niż z komputera. Więcej internetu przegląda się w młodym pokoleniu przez komórkę, a nie przez komputer. Już komputer nie jest tym podstawowym narzędziem do komunikacji, taki jak dla mnie, tylko czymś zupełnie innym. I teraz dochodzimy do tej generacji 3D. Dlaczego uważam, że to jest generacja? Dlatego, że myślę, że drukarki 3D i druk 3D zmieni świat tak samo, jak internet i mobile zmienił go wcześniej, przed drukarkami, można powiedzieć. Pomimo faktu, że drukarki istnieją na świecie już 20 lat, to dopiero od powiedzmy 4-5 lat ta technologia zaczęła się popularyzować stopniowo, coraz najpierw wolno, potem coraz szybciej. Bardzo, bardzo ruch open source'owy tutaj pomaga i spowodował przede wszystkim to, że ta technologia dostała się w ręce ludzi różnych, amatorów, profesjonalistów, ale takich ludzi, którzy chcieli coś z tym zrobić, chcieli udowodnić, że potrafią, albo chcieli zrobić coś fajnego, albo się przy tym dobrze zabawić. Tak to było w naszym przypadku. Ja zacząłem swoją przygodę z drukarkami jakieś, no nie powiem wczoraj, ale bardzo, bardzo niedawno. Tak? To znaczy myślę, że to nie jest dłużej niż 8 miesięcy. W ciągu trzech, czterech pierwszych miesięcy zakochałem się w tej technologii na zabój. Oprócz tego mamy jeszcze kilka innych startupów w Poznaniu, ale stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić. Zostawiam wszystko w pioruny i chcę robić pieniądze na druku 3D, dlatego, bo to mnie tak fascynuje, bo to jest takie fajne. I dlatego, że chcę w pewien sposób dołożyć swoją maluteńką cegiełkę do historii tworzenia nowej generacji, tak? Takiej jak tworzył się internet kiedyś, jak tworzył się mobile. Może się uda tą małą cegiełkę dołożyć. Opowiem wam, dlaczego tak naprawdę zakochałem się w tej technologii. Powiem wam, dlaczego ona może zmienić ten świat. Taki ten świat, który znamy dzisiaj, tak? Bo myślę, że za 5 lat pewne rzeczy, które tutaj pokażę, nie będą robiły takiego wrażenia jak dzisiaj, czy jak rok temu, czy jak za miesiąc. Ciekawa analogia do druku 3D to jest przesyłanie, wyobraźcie sobie, że przesyłamy drogą elektroniczną e-mailem plik. Tak? Dzisiaj to jest bardzo popularne, każdy może to zrobić, może wysłać zdjęcie, może wysłać dane, nie wiem, dokument, cokolwiek. Możemy też wysłać obiekt, plik, który jest
elektroniczną reprezentacją fizycznego obiektu, czyli model. Jeżeli ten model wydrukujemy, a wysłał nam go znajomy 10 tysięcy kilometrów wcześniej, ten model mógł być zeskanowany, mógł być zaprojektowany, cokolwiek, mógł być zeskanowany, niech to będzie klucz, bo robiliśmy eksperymenty z kluczami, no to po prostu znajomy wysyła nam klucz do naszego domu, będąc 10 tysięcy kilometrów dalej. Ja coś takiego pamiętam, pierwszy raz zetknąłem się chyba jak miałem 11 lat, oglądałem Star Treka. To jest teleportacja po prostu. Może nie dokładnie, bo ten pierwszy obiekt oryginalny nie znika, ale faktem, że pojawia się 10 tysięcy kilometrów dalej, dla mnie jest absolutnie niesamowity. Teraz tematy, które na początku nie będą takie fascynujące, ale tak naprawdę dzisiaj, czy rok temu, czy dwa lata temu, druk 3D stosuje się do sztuki, tak? Robiąc różne ciekawe, interesujące, piękne przedmioty, które mają swoją wartość. Bardzo często wartość tych przedmiotów przekracza wartość samej drukarki. No ale sztuka to tylko ozdoby, no co można z tym zrobić, jeżeli się komuś sprzedaje, może ktoś kupi, może nie. Można też robić rzeczy użyteczne, można je prototypować. To jest jakby w ogóle pierwsze zastosowanie druku 3D, to było prototypowanie. Jeżeli ktoś, nie wiem, zamawiał formę do wtryskarki, to bardzo opłacalne było zrobienie najpierw prototypu tego obiektu, który chcemy na tej wtryskarce plastiku wykonać, bo forma kosztuje, nie wiem, zakładam od 15 tysięcy do 100 tysięcy. I teraz jeżeli ten obiekt w formie nie wyjdzie nam taki, jaki być powinien, to kończy się poprawkami formy i bardzo dużymi kosztami. A poza tym to jest też kwestia czasu. Z reguły obiekty drukują się dużo szybciej. Można je drukować praktycznie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, a w przypadku wtryskarek, form i tak dalej, trzeba niestety czekać na swoją kolejkę, na to, jak nasz dostawca nas obsłuży i tak dalej, i tak dalej. To robiliśmy, to działa, tak? Eksperyment z kluczami. Drukowaliśmy klucze. Ja nie wiem, czy mam tu, być może mam tu gdzieś w kartoniku kłódkę, którą zamówiliśmy w sklepie metalowym, poprosiliśmy o najbardziej zabezpieczoną kłódkę, jaką pan w sklepie ma. Taką, której nie da się podrobić. Dał nam taką kłódkę, która jest zabezpieczona, nie jest zabezpieczona, tak jak tu widać, to nie jest nasze zdjęcie. Nie jest zabezpieczona zwykłym kluczem patentowym, tylko jest zabezpieczona tak jak klucz Gerda, tak? To znaczy klucz jest płaski, w środku ma otworki, pewnie wiecie, dużo z was pewnie używało kluczy Gerda, jak taki klucz wygląda. W każdym razie mówi się, że to nie jest do podrobienia. My sobie taki klucz możemy odbić w plastelinie, odmierzyć słówmiarką kilka otworków i otworzyć tą kłódkę. Jeżeli mam to w tych materiałach, to wam pokażę. To jest absolutna rzecz niesamowita, tak? Bo ja na przykład mam stare auto bez immobilizera i sobie drukuję klucz do samochodu zapasowy, bo to jest auto z 1994 roku. Mam tylko jeden kluczyk. No i no okej, mogę go dorobić, gdzieś tam znajdę pewnie taki jaki potrzebuję, ale ten klucz mogę sobie wydrukować, no to dlaczego miałbym tego nie robić? Poza tym koszt materiału jest tak niewielki, że w ogóle możemy go pominąć. Koszt działania urządzenia i poboru prądu nie większy niż działanie laptopa. Więc w ogóle szkoda mojego czasu, żebym wychodził do ślusarza i dorabiał taki klucz. Wyobraźcie sobie teraz, że w ogóle to jest też przykład zastosowania tej technologii w złej wierze. Słyszeliście o broni drukowanej, tak? To wyobraźcie sobie, że nowocześni włamywacze będą korzystać z drukarek 3D, tak? Wystarczy, że na chwilę tylko dostaną nasze klucze od domu do ręki, wystarczy im kawałek plasteliny i koniec, tak? To jest dosłownie 15 minut, żeby zaprojektować taki klucz z odcisku plasteliny. Ta technologia jest na tyle, jest takie angielskie słowo, które określa coś, nie znam odpowiednika polskiego, disruptive. Na tyle zmieniająca otoczenie. Jaka? Wywrotowa. Okej, dzięki. Dobra, kolejne zastosowanie, moda. Drukowane buty, drukowane saszetki i tak dalej, i tak dalej. To jest drukowane na drukarkach FDM-owych, czyli takich, jakie tutaj stoją. Łącznie z tą siatką, to się nazywa kolczuga, jeżeli jesteście fanami rycerzy, to oni coś takiego nosili jako zbroję. Generalnie jeżeli drukujemy obiekty i łączymy je w bardzo, bardzo delikatny sposób, można je wyłamać i one są na przykład połączone już tak na zawsze. A jeżeli drukujemy gwizdek z kuleczką w środku, wystarczy wsunąć śrubokręt do środka, puknąć kuleczkę, kuleczka się odczepia i już nigdy nie wyleci ze środka. To są rzeczy, których nie da się zrobić taką normalną technologią, tak, bez otwierania obiektu.
Okej. Okay. Broń. No, no o tym każdy słyszał chyba już, tak? Naprawdę. Jak ja się interesowałem drukiem 3D, to już pierwsza broń drukowana na drukarce FDM-owej była. Była drukowana z ABS-u. Wytrzymywała, tak jak tutaj jest napisane, 6-7 strzałów. 6-7 strzałów, no okej, okay, wystarczająco, żeby kogoś zabić kilka razy przynajmniej, ale umówmy sobie szczerze, to jeszcze nie wystarczająco doskonale, więc zrobili, poprawiali to do skutku, aż udało się zrobić M16, które wytrzymywało 200 strzałów, a potem już nie trzeba było dalej testować, tak, no bo był proof of concept. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten przykład najbardziej wywrócił ludziom w głowach, jeśli chodzi o tą technologię, tak? Naprawdę dopiero wtedy media zaczęły się interesować tym coraz bardziej i trochę poniekąd pokazując zastosowanie w złej wierze, o dziwo, nie w dobrej, no bo po co się drukuje broń? No chyba nie po to, żeby głaskać kotka. No, takich przykładów najwyraźniej trzeba używać, żeby dostać się do świadomości ludzi. A to jest zastosowanie w dobrej wierze akurat. To jest bardzo, bardzo znany przykład dziewczynki, która urodziła się bez swojego szkieletu. Tak? Ona po prostu wada genetyczna, która spowodowała, że nie ma kości, ale ma mięśnie, które nie pozwalają jej tak utrzymać rąk, nie pozwalają jej używać rąk normalnie, tak jak normalny człowiek. To jest bodajże MakerBot, który pomógł tej dziewczynce, wydrukował jej taki właśnie sztuczny szkielet, który niekoniecznie musi kosztować bardzo dużo, bo protezy, jak pewnie wiecie, nogi, ręki, takie wykonane na zamówienie kosztują majątek. Ostatnio jak sprawdzałem, jest jakieś 100 tysięcy dolarów za protezę z kolanem, z działającym kolanem. Taką samą protezę na drukarce 3D możemy wykonać za cenę 20-krotnie niższą, za 5 tysięcy dolarów. Dlaczego? Dlatego, że ta technologia umożliwia robienie rzeczy w pojedynczych egzemplarzach. Czyli tak jak dzisiaj, żeby na przykład kupić tanie pendrive'y, czy tanie zegarki, czy cokolwiek, co najczęściej kupujemy chińskiej produkcji, te egzemplarze są wydrukowane w setkach tysięcy czy w milionach egzemplarzy, bo tylko wtedy ta produkcja jest opłacalna, bo formy wtryskowe kosztują, bo przygotowanie tej produkcji kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Druk 3D całkowicie to wywraca, powoduje, że skalowanie produkcji czegokolwiek rośnie liniowo, to znaczy drugi element najprawdopodobniej, nie licząc oczywiście tam zaprojektowania tego elementu, ale drugi element w samej produkcji jest tak samo kosztowny jak pierwszy, to jest koszt prądu i koszt materiału. Przykład z uchem drukowanym, to też o tym było głośno. Ostatnio słyszałem o tym, jak drukarka pomogła w przeszczepie twarzy. To są przykłady realnych rzeczy, które się dzisiaj dzieją, o których trąbią media. Ludzie nie do końca w to dowierzają, ale to jest nieistotne i tak to się dzieje. Jak dla mnie to zmienia medycynę całkowicie o 180 stopni. Jeszcze zahaczając o medycynę, farmaceutyka, nie wiem, czy o tym słyszeliście. To, co drukarka potrafi robić, w jaki sposób ona działa, to umieszcza dowolny materiał bardzo precyzyjnie w jakiejś tam powierzchni, ale kluczem jest tutaj słowo bardzo precyzyjnie. Dlaczego jest tak, że nie mogliśmy wcześniej bez drukarek tych rzeczy robić, dlatego że nie potrafimy ręcznie czy bez odpowiednich urządzeń umieścić, nie wiem, warstwy 40 mikronów materiału na powierzchni z dokładnością do 10 mikronów w osi X, Y, z dokładnością do 40 mikronów w osi Z. I to są urządzenia, które niekoniecznie kosztują 100 tysięcy, tylko powiedzmy 5 tysięcy, tak? W farmaceutyce facet wpadł na taki pomysł, że może po prostu będzie wykonywał leki na tej podstawie. Tylko zamiast plastiku, zamiast tworzywa sztucznego, będzie umieścił poprzez głowicę, będzie umieszczał na polu roboczym odpowiednie ilości związków chemicznych, które koniec końców stają się lekami. No jeżeli nie znam wzoru chemicznego na aspirynę, ale wiem, że składa się z iluś tam
kluczowych środków chemicznych. Jeżeli mamy źródło, okazuje się, że w ogóle bardzo duża część leków ma bardzo podobny skład, tak? I koniec końców okazuje się, że wystarczy zmienić trochę proporcje, mamy inny lek. No i ten facet to udowodnił. Z kilku składników okazuje się, że jest w stanie drukować ileś tam leków, a tak naprawdę posługuje się do tego drukarką 3D. Motoryzacja. Teraz to jest samochód, który jest wydrukowany na drukarce 3D. Nazywa się Urbi. Wydrukowanie go zajęło rzekomo, o ile dobrze pamiętam, 2,5 tysiąca godzin drukarki. Nie wiem dokładnie, jaka to była drukarka, natomiast oczywiście nie był wydrukowany silnik, nie były wydrukowane koła, nie były wydrukowane szyby. Pewnie nie było wydrukowane też wiele, wiele innych elementów, ale prawda jest taka, że był wydrukowane wnętrze i karoseria. Zajęło to kupę czasu, no bo kto ma czas na to, żeby przez 100 dni non-stop nadzorować pracę drukarki, ale gdybyśmy mieli 100 takich drukarek, to taki samochód powstałoby w jeden dzień. 2,5 tysiąca godzin podzielić przez 100, mamy 25 godzin. Teraz a propos, jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu. Dlaczego, czym jeszcze, co jest jeszcze unikalnego w tej technologii, co mi się mega, mega podoba? To przede wszystkim to, że dzisiaj jak produkują się rzeczy dowolne z plastiku, to przedmioty, pewnie zauważyliście, albo są pełne, albo są puste w środku. Rzadko kiedy są inne, tak? Znaczy, no, zderzaki samochodowe chociażby. Zderzaki są puste w środku. Gdyby były pełne, ważyłyby pewnie 20 razy tyle i byłyby droższe przynajmniej 30 razy tyle i byłyby dużo cięższe i tak dalej, i tak dalej. No same wady tego, ale pewnie byłyby wytrzymalsze. Niekoniecznie może o to chodzić producentom. Gdyby zderzaki samochodowe były drukowane na drukarce 3D, to prawdopodobnie byłyby ze 20 razy mocniejsze, przy czym ich masa nie zwiększyłaby się więcej niż 20%. Dlaczego? Dlatego, że drukarki 3D, materializując obiekty na przestrzeni, budując je warstwa po warstwie, mają zdolność umieszczenia dowolnej struktury w środku obiektu. Jak to działa? No jeżeli obiekt mamy otwarty od góry, no to umieszczamy tam strukturę, powiedzmy, plastra miodu. Warstwa po warstwie, warstwa po warstwie. Potem ten obiekt jest zamykany od góry, ta struktura w środku zostaje. Jak to w praktyce wygląda? No, wygląda to w praktyce tak, że mamy taki obiekt jak to. To jest wypełnienie pewnie 25-30%. W środku jest plaster miodu. To waży, nie wiem, 20-30 gram. Nie wygląda na zbyt wytrzymałe, prawda? No ale to przetestujmy. Może spróbuj to zniszczyć. Zmieć, użyj wszystkiego. Ale nie, śmiało, dwie ręce. Ja jestem taki delikatny. Nie? Ale to podaj dalej, może ktoś inny da sobie radę. No, generalnie rzecz biorąc, o co chodzi? Plaster miodu jest najbardziej wytrzymałą strukturą występującą w naturze. No, ja kiedyś oglądałem program przyrodniczy i dowiedziałem się o tym zupełnie, zupełnie przypadkowo. Oczywiście ludzie zajmujący się oprogramowaniem drukarek 3D również to wiedzą. I co się okazuje? Okazuje się, że ten obiekt, który właśnie próbuje być zgnieciony przez pewnie kolejnych 10-15 osób, jeżeli się uda zniszczyć, to nic się nie stało. On był próbowany, był na cebicie i przynajmniej 100 osób próbowało go zniszczyć. To naprawdę tacy panowie dość rośli, nie dawali rady. Naprawdę. Dlatego jak zniszczycie, to już znaczy, że przyszedł czas, ale to już proof of concept przeszło. Widzicie, jaki to, ci, którzy mają to w rękach, widzą, jakie to jest lekkie. To jest praktycznie niezniszczalne, a składa się w 80% z powietrza. No pokażcie mi technologię, która potrafi tworzyć obiekty z powietrza, które składają się przynajmniej w większości z powietrza, a mają takie właściwości. Teraz to jest tylko PLA, to nie jest super silny materiał. Gdyby to był nylon, to podejrzewam, że można by potem jeździć czołgiem. To jest taki power. Okej, budownictwo. To jest kolejna rzecz, dlaczego ta technologia może zmienić świat nie do poznania.
To jest akurat taki obrazek, który prezentuje proof of concept tego, jak można budować domy za 5-10 lat. To już się wydarzyło. W hangarze w Stanach grupa naukowców postawiła dom w 20 godzin, używając technologii bardzo podobnej do druku 3D, bo to nie ma znaczenia, czym drukujemy, czy drukujemy środkami chemicznymi, robimy aspirynę, czy drukujemy komórkami macierzystymi, robimy ucho, czy drukujemy czekoladą i robimy sobie coś słodkiego. My akurat czekoladą drukujemy w biurze i to się normalnie nadaje do jedzenia, bo używamy strzykawek takich specjalnych do tego i tak dalej. Ale można też drukować betonem czy cementem. Urządzenia są oczywiście dużo większych rozmiarów, pewnie kosztuje znacznie więcej, ale nie wiem, kto potrafi betonowy dom wybudować w 20 godzin. No, na pewno nie człowiek, to może zrobić urządzenie. I to powoduje, że tak samo jak cena niektórych przedmiotów, które są drukowane na drukarce, spada, tak cena nieruchomości tworzonych za pomocą drukarek tego typu, pewnie to już nie powinno się nazywać drukarką, no ale mniejsza, cena takich budowli może też diametralnie spaść. Tak? No dlaczego? Bo człowiek nie jest tam potrzebny, a praca ludzka, fizyczna praca ludzka ma coraz większą wartość. Okej, okay, drukowanie elektroniki, to jest mega ciekawe. My też nad tym pracujemy. Do każdej drukarki, wyobraźcie sobie, można zamontować, my mamy zamontowane, to są drukarki wszystkie jednogłowicowe, o ile dobrze widzę. Tak jest. Więc mamy drukarki jednogłowicowe, to znaczy, że one podają materiał w jednym kolorze. Dowolny materiał. To może być ABS, PLA i tak dalej. Jeżeli użyjemy dwóch głowic, jednocześnie możemy użyć dwóch materiałów bądź dwóch kolorów. To już jest ciekawe. Natomiast jeżeli użyjemy przewodnika elektrycznego w takiej drukarce z dwoma głowicami i izolatora, to możemy drukować obwody drukowane. Zakładając, że mamy jeszcze jakiś rodzaj półprzewodnika w trzeciej głowicy i możemy odpowiednią, bardzo precyzyjną ilość natryskiwać go pomiędzy przewodnikiem, to mamy już rezystory, tak? No i tak dalej. Koniec końców, prędzej czy później drukarki będą w stanie drukować procesory. To jest kwestia czasu. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, płyty główne, czy karty graficzne, czy tego typu rzeczy, które normalnie dzisiaj kosztują setki złotych, a czasem tysiące, będzie możliwość zmaterializowania ich u Was na biurku. Jak bardzo zmieni się świat wtedy, kiedy nie będziecie musieli wychodzić z domu, żeby coś kupić. I to oczywiście, to może być karta graficzna czy procesor, a to może być pączek, bo o drukowaniu jedzenia już wspomniałem. Szanse. To jest to, jak my dzisiaj widzimy tą technologię, tą branżę i to otoczenie. Staramy się być tam tak głęboko, jak tylko się da. Robimy sami makerspacy w Poznaniu, robimy w Warszawie, o tym powiem wkrótce. Natomiast to jak dzisiaj widzimy druk 3D, to taka dobra analogia tego, to jest rynek komputerów PC, jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze pamięta, myślę, że na sali są osoby, które jeszcze pamiętają. W latach 80. w czasach 286, 386, 486 to już była mocna maszyna, komputery były czymś niesamowitym. One tak jak dzisiaj drukarki, można powiedzieć, rzadko kiedy występowały u kogoś w domu, najczęściej były stosowane w biznesie, najczęściej kosztowały majątek, były bardzo trudne w obsłudze, bo Windowsa jeszcze nie było, albo był w wersji bardzo, bardzo, bardzo wczesnej, powiedzmy 3.11 i tak wszyscy woleli DOSa, bo Windows się kaszanił, to jest chyba spuścizna od tamtych czasów. Nie było żadnej platformy, tak? Nie było sposobu na wymianę danych. Dzisiaj to już w druku 3D ta platforma jest. Oczywiście można ściągać modele do woli, ale przede wszystkim drukarki wymagają know-how, tak jak kiedyś komputery. Tak? Nie można sobie, moim zdaniem, kupić dzisiaj drukarki i po prostu oddać waszym mamom czy tatom i uruchomić druk. To dzisiaj takie urządzenie, ja takiego urządzenia nie znam, a bawiłem się MakerBotem, bawiłem się każdą z tych drukarek. Wszystkie działają tak samo, są trudne, wymagają naprawdę pewnej wiedzy czy wyczucia, ale koniec końców okej, zakładam, że 3 dni spędzamy z drukarką i uczymy się tej technologii, już potrafimy, potem już jest coraz lepiej.
Tak było z komputerami 20 lat temu, tak? No, chyba że ktoś był naturalnym geniuszem i siadał po prostu do linii komend DOS-a i potrafił pisać własne programy. A propos kolejnej analogii, to jest dzisiaj taka sytuacja, kiedy ja opowiadałem inwestorom pierwszym, z którymi się spotykaliśmy, bo spotkaliśmy się chyba z 5 różnymi, zanim znaleźliśmy tych właściwych. Kiedy ja opowiadałem im o drukarkach 3D, oni oczywiście o tym słyszeli, ale mówili, no ale zaraz, przecież ludzie nie będą potrafili tego obsłużyć, to nigdy nie wejdzie do domu i tak dalej. My odpowiadaliśmy, ale no jasne, ale czy mobile jest branżą, która się nie rozwija, która nie przeżywa swojego boomu, która nie wypiera normalnych PC-tów coraz bardziej i bardziej? No jest, tak, a ludzie nie potrafią tworzyć własnych aplikacji mobilnych. Ściągają je z sieci, bardzo często za darmo, albo płacą dolara, 2, 5, w zależności od tego, co to jest za aplikacja. To samo jest w druku 3D. Dzisiaj ludzie nie będą potrafić. Większość ludzi nie będzie potrafić nigdy modelować, tworzyć pięknych rzeczy, bo nie muszą, tak? Bo są platformy do tego, a będzie ich coraz więcej, gdzie będą mogli sobie kupować te rzeczy tak jak w normalnym sklepie internetowym. Różnica będzie polegała na tym, że nie będzie przyjeżdżał kurier i nam je przywoził, tylko będziemy, tak jak powiedziałem wcześniej, materializować sobie je na swoim biurku. Dzisiaj drukarki 3D wymagają podłączenia do komputera albo korzystania z karty SD. Tak czy siak jest potrzebne jakieś fizyczne połączenie. Albo to jestem ja z kartą, którą i wkładam ją do slotu, albo to jest kabel USB podłączony do mojego komputera. Przynajmniej tak, większość drukarek tak funkcjonuje. Ja uważam, że drukarki bardzo mocno się zmienią i staną się bardziej przyjazne w momencie, kiedy będą potrafiły same pobierać obiekty bezpośrednio z sieci na nasze żądanie. Zakładam, że będziemy mogli obsłużyć je ze swojego telefonu, że będziemy mogli, znaczy ze swojego peceta, nie będąc nawet blisko tej drukarki, mając ją gdzieś tam na biurku w swojej pracy czy w domu, jesteśmy, nie wiem, na zakupach, czy nie wiem, w restauracji, jemy sobie obiad, z nudów przeglądamy sobie sieć, przeglądamy tak jak przeglądamy App Store'a czasem, czy Google Play'a i szukamy interesujących nas rzeczy. Coś znajdujemy, nie wiem, czy to jest łyżka, widelec, talerz, wazon, czy cokolwiek, co nam się w życiu przyda, albo co nam się po prostu podoba i kupujemy to, a drukarka u nas w domu sama zaczyna pracować, uruchamia się, rozgrzewa i wracamy do domu, mamy gotowy obiekt, który możemy sobie wyciągnąć z drukarki, albo co lepsze, ta drukarka sama ten obiekt ściągnie i będzie gotowa do wydrukowania kolejnego. Okej. Okay. To, co powiedziałem, było bardzo, bardzo poglądowe. Nie powiedziałem praktycznie nic technicznego. Mam nadzieję, że też starałem się, że odebraliście to jako coś, jako wiedzę bardzo przystępną. Ten slajd tutaj komunikuje to, co się będzie działo w najbliższy wtorek, ponieważ nam tak naprawdę, oprócz tego, że jesteśmy startupem, zależy nam nie tyle na robieniu pieniędzy, co na przeżyciu, a do tego są potrzebne pieniądze. Oprócz robienia pieniędzy chcemy też pokazywać ludziom tą technologię, inspirować ich do tego, żeby pojmowali ją tak samo jak my, czyli jako coś, co zmienia ten świat. No i kto wie, tak? Odkrywać nowe modele biznesowe, bo tak jak w mobilu 10 lat temu większość modeli biznesowych była jeszcze nieodkryta, a ludzie tacy jak Rovio z Angry Birds zmienili swoją przyszłość nie do poznania, zmienili świat wydając grę. Tak prawdopodobnie być może na tej sali, być może gdziekolwiek indziej na świecie są ludzie, którzy dzisiaj, wczoraj czy jutro usłyszą o druku 3D pierwszy raz, wpadną na genialny pomysł i wykorzystają tą technologię do zrobienia czegoś, co będzie na miarę Angry Birds Mobile'u. Na tym nam zależy, bo koniec końców to jakby rozrost tej branży działa tylko i wyłącznie na naszą korzyść. Także wszystkich zapraszam serdecznie 11 czerwca o 18:30 w Resorcie na ulicy Bielańskiej. To jest adres fanpage'a, możecie zalajkować. Będziemy starali się jeszcze dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Wiem, że na social media Thursday ta impreza też jest promowana. Spodziewamy się pewnie około między 50 a 100 osób, ale będzie na pewno więcej czasu do tego, żeby dotknąć drukarki, dotknąć wydruku bardziej warsztatowo zdecydowanie niż tutaj. Dobra.